Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kanale Fiat 125P klasycznie. Dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy pod zamkiem w Rapsztynie. Dzisiaj pierwszy zlot klasyków organizowany pod zamkiem w Laszykie. Zobaczcie, ile pięknych pojazdów przyjechało tutaj dzisiaj. Mega frekwencja, bardzo dużo ludzi oczywiście zwiedzających. Także pozdrawiam was serdecznie, oczywiście wszystkie osoby subskrybujące kanał Fiat 125P klasycznie. Się zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania oczywiście. Teraz przejdziemy, postaram się wam tutaj troszkę przybliżyć, jak te pojazdy się piękne są. Mam ładnego Buicka. Dzisiaj mam Citroenka. 55 rok, ładny. Mamy Skodę Popular, zobaczcie. Piękne autko. Zobaczcie, obok następny Cadillac DeVille, coś pięknego również. Z 63 roku. Zobaczcie. Pięknego, dużego Fiata mamy, z 75 roku. Ale patrzcie tutaj, co jest. Ford T z 1920 roku. Prekursor motoryzacji oczywiście w Stanach. Od Polski. Patrzcie. Tablica z Illinois. Dużo jest, zauważyłem tutaj też motoryzacji ze Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie oczywiście. Audi też bardzo ładne, zobaczcie. Silniczek V8 w automacie. Zobaczcie, bardzo ładne. Mercedes, zobaczcie, nawet ciężarówką tutaj gościu przyjechał. Zrobisz to wszystko, drogi, bo jest na to jak się nie bawię. Scania, tak zwana babcia, na nim mówią, babcia. Piękny. No i słuchajcie, od czego tu zacząć? Może zaczniemy od pierwszej strony. Od pierwszej rajki zaraz, tutaj, następnej. Na rodze, tak widzicie, pojazd jest z multu. Oczywiście zapraszam tutaj do zwiedzania zamku też Rapsztyn. Jest już ładnie udostępniony po częściowej renowacji. Mamy ładny Camaro, Mercedesa. Takiego Fiata dużego. Zielony Scalo. Maluszek. Pamiętacie, wczoraj był właśnie zlot maluszków w Łodzi, na którym byłem. Też zapraszam do obejrzenia relacji z tego wydarzenia. Zobaczcie, tutaj mamy Polonesa Traka. Przód jeszcze Borewicz. Jaguar. O, co mamy? Mamy niebieskiego Fiata również. Ładny kolor. Nie podnieca za bardzo. Wiesz, co tu jest, tak? Zobaczcie, ile tych ludzi. Zobaczcie, jaka frekwencja. Nawet taką pan przyjął piękną. O, patrzcie, BMW. Ładna. T23, 85 rok. Nawet mamy tutaj Uno Fiata. BMW w Cabrio, też ładne. O, i ładny super sprzęt Ford. Trzeba biletę mieć. Trzeba? F-50, no ale jak ładnie, ładnie. O, przejdziemy jeszcze tutaj. Ja tu też się troszkę Ameryki, że tak powiem, ukryło. Więc obejrzymy. O, te łąki widzę dzisiaj, tu to będą bardzo, bardzo zdeptane. Bardzo ładny GMC, niziutki. No, ładnie to wygląda. Oczywiście tu mamy Corvette, też piękne, tak? Corvette? O nie, przepraszam, Camaro, Corvette jest obok. BMW też, o i maluszek, zobaczcie. Mam też ładne autko, Fiata.
Tak, Fiat. A. Bardzo ładny kolor. No to może przecież pogoda jest, bo wiesz, te są ostatnie dni nawet na morzu spieściły. A teraz wiesz, to przykro będzie jak wygląda w środku, zobaczcie. Coś tam się pali. No to jest zapalnie jakieś drzwi. Bardzo ładny ten Fiat. Ale tam można wchodzić. Tak, to będą sanki, tak? Zawsze no i co, piękna BMW, zobaczcie. Wchodzimy drugą tutaj alejeczką następną. Nie gniewaj się. Będzie ta trójeczka wodna. A witam! O, Mazdę mamy trójeczkę. Porsche, ładne. Ford Mustang. Przedstawiciel rajdów Subaru Impreza. To jest coś pięknego. No i co, i spinamy się do góry. Na początek nas powita Polonez Atu Plus. Piękny Fiat, który stoi obok. Tu mamy Fiata Special, bardzo ładny kolor. Widzicie, piękny, bardzo piękny. Mamy tutaj Golfa, tak? Tak. Następny Fiat, bardzo ładny. Zobaczcie, i Fiat Panda. O, widzisz kochanie, a to jest to co tu kupiłem? Konrad Mustangi, piękne, widzicie, zerkniemy do środka troszeczkę. Ładny V8, kolejny silniczek. Następny piękny Mustang. Malutki Fiacik, zobaczcie. Fiat 600, bardzo ładna. Ładny Porsche. Następne przepiękne Porsche, zobaczcie, coś pięknego. Bardzo mamy ładny tutaj przekrój pojazdu. Pani jedzie garbuskiem, zobaczcie jak ładnie. W kabriolecie oczywiście. Następny Jaguar. O, zobaczcie, mamy i Trabanta. Myśmy też byli. Nowszy Trabant z silnikiem pozbawiona. Krzysiek miał rację. I tu mamy bardzo ładnego też Mercedesa, przepiękny. No i słuchajcie, przejdziemy tutaj obok, bo piękne są też jednoślady. Pozdrawiamy Mateuszku, pozdrawiamy. Rudzka Rajzda, pozdrawiamy ekipę. Oczywiście są pojazdy też współczesne, ale jest troszkę klasyków. Jak to, tylko chciałem wam się wskazać, jak to wygląda. Mamy łezkę Kobus u góry. Tak, silnik już 175 pojemność. Tak to wygląda. Zobaczcie na dole, jakie są ładne klasyczki. Pozdrawiam wszystkich motocyklistów, oczywiście z grupy Bikers Team Motocykle. Zapraszamy na Facebooka. Mamy ładną MZ Trop. Obok jest ETZ 2050, też ładna. Patrzcie jaki zestaw, biała, z przyczepą Veloreca. Jeszcze ma przyczepka, z tyłu jest. Pokażemy tutaj. O, super, zestawik. Jeszcze nasz piękny Junak, oczywiście. STLK też z naszych oczywiście produkcji polskiej. Następny piękny Junak. Tu mamy BMW, zobaczcie, z koszem. I jeszcze z ładną bronią, oczywiście repliką. Włoskę mamy. Patrzcie, jaki piękny Avo Simpson z koszem. 57 rok. Następny BMW, coś pięknego. Tu mamy współczesne, ładne motocykle, oczywiście. Honda Devil 700. Simpsonki. Dobrze, no to powiedzmy, że mamy. One z głowy, że tak powiem, piękne motocykle. No i tu idziemy do ekipy. Mamy Pandę ładną. Oczywiście Roy od Mateuszka. Proszę. Volvo też ładne. Trabancik. O, maluszek. Dzień dobry, pozdrawiamy.
Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Piękny Polonez, oczywiście w oryginale. Przejściówka. Zobaczcie, jaki Ford Bronco, piękny. Przypomnę, że dziś jesteśmy w Grabsztynie. Zamek Grabsztyn, oczywiście tam piękne widoki na Zamek Grabsztyn, można go zwiedzić. Nie wiem, jak sprawa biletowa dzisiaj jest rozwiązana, także tego wam nie powiem. Grabsztyn niedaleko Olkusza. Mam przedstawiciela Renault Spice'a. Witam, witam, witam. O, dzień dobry, witam. Ta ładna Skoda. O, i pan Rysiu jest, dzień dobry. Ratujmy żuczki, ratujmy, pan Rysiu. Ratujmy Nyski, bo a teraz Nyski. Przebłyski. A, przebłyski, o, i już mamy następną życiową radę, widzicie? Tak. Tutaj dzisiaj nie Adenauerem, coś zawsze no, nie, innego. No, bo tu ja pierwszy raz nie byłem. Tak, trzeba zobaczyć. Za ciasno, dokładnie. Poza tym nie mam drugiego kierowcy. No. O, jest i model u góry. Potem pan bardzo szczegółowo każdy model Mercedesa odrestaurowuje. Zobaczcie, wszystko wygląda jak nowe. No, a ten pan ma kilka takich Mercedesów, więc każdy wygląda w tym samym stanie. Na razie, hej. Volkswagen Budgie 67 rok, też bardzo ładny. BMW, Mercedesy. Jak widzicie, przekrój dzisiaj pojazdów mamy naprawdę duży. Jak na pierwszy zlot organizowany tutaj przez olkulskie klasyki, to powiem wam, że frekwencja jest mega. O, mamy i Stowarzyszenie Trzebinia Klasik. Pozdrawiam oczywiście. Już byłem kilkukrotnie na ich oczywiście imprezach. Tam mam karzucika nawet 106, następny Mustang. Też małe autko dostawcze, Citroen C15. Miałem muszcza w dołym kolorze. Maluszek, patrzcie, następny Cadillac, jaki ładny, duży. Te auta są po prostu przepasne ze Stanów. Dziękuję. Volkswagen, o, następny Buick ładny, zobaczcie. Górek z 75 roku, ładnie to nazwane. Tego Fiata znam, gdzie te rejestracje. Już był na kilku zlotach z nami. Maluszki. Volvo 544 też już był raz na imprezie. Opis możliwości oczywiście. Mustanga. Poproś pana, żeby dał gazu. No. Katiusze, żeby poszły. Oczywiście strefa multu dla dzieci. Mamy zastawkę ładną, zobaczcie, 850. O, przepraszam. A tu mamy stoisko Miechowickiej Klasyki. Oczywiście pozdrawiam panią Ewę. Od niej ta serenka piękna. Też pozdrawiamy Fiata. Znamy się. Mamy stoisko. Dzień dobry, pozdrawiamy. Cześć. Cześć, witamy serdecznie. Witam, witam. No co, że jest po południu? Patrzcie, stoisko od Miechowickich Klasyków. Golfik, też jedyneczka ładna. No ale też się trzeba odwrócić tutaj, bo mamy ładnego Nissana, zobaczcie. 205X, bardzo ładny. Polonez też piękny. Karo. Garbusek też bardzo ładny. Nie tylko jeden, zobaczcie. Te garbuski są naprawdę ładne. Mercedesik, zobaczcie, też przepiękny w kabriolecie. Maluszek, maluszek oczywiście, też piękny biały, tak, mi też ładny, oczywiście. Żeby cię... o, mamy Rolls Royce'a, zobacz. Rolls Royce, zobaczcie, 76 rok. Silver Shadow. Bardzo ładny. Zerknijmy może do środka. No, piękne autko, naprawdę piękne autko. Wołgę, zobaczcie, Wołgę z 60 roku.
O, zobaczcie, jeszcze mam Fiata dużego ze spoilerkiem na dole. Mustang następny. Tu zobaczcie, jaki Harley Davidson z przyczepką, bardzo ładny. Maluszki. O, jest ich Pontiac od Kostka, na pewno gdzieś tu chodzi, Kostek, z tyskiego ruchu klasyków. Mamy MG. Patrzcie, jaki piękny kolor ma ten garbusek, taki błękit, metalik, bardzo ładny. No, dużego Fiata, zobaczcie, w tym ładnym kolorze niebieskim. Pociąg dalszy, o, tam ładowacie Niwę nawet. Mercedesy też piękne. Zobaczcie, że to się nie kończy. Tu jest tyle tego dzisiaj, że naprawdę Volkswagen następny, piękny, tak zwany ogórek. Ładny. O, i mamy nawet Warburga w kombi, tak zwana wersja Touris. No. Tego Polenza znacie. Który tam port lotniczy w Katowice, Pyrzowice. No po prostu tego jest od groma, zobaczcie, od groma. Z góry przepraszam, jeżeli kogoś tam nie ująłem w tych relacjach. Ale też mi ci auta dojeżdżają, przemieszczają się. Znamy, znamy. Cię co chwilę coś dojeżdża, tak dopiero tu byłem przed chwileczką. A zobaczcie, już jest nam ta kolejka aut, która dojechała. Maluszki ładny, oczywiście. Ładna faworytka. Znam tą faworytkę z Bukowna. Tam rozmawiałem z panem kiedyś na tym zlocie. O, zobaczcie. O, mamy Karo Plusa, Poloneza. Też piękny Fiat niebieski. No i oczywiście obiekt moich westchnień i marzeń. Przepiękna Warszawa. Przepiękna Warszawa, oczywiście. Zaraz zobaczymy. No. Środek zobaczmy od niej. Zapach tego auta skrzyniowego już w podłodze. Ale w pięknym stanie, naprawdę w pięknym stanie. Model 223. O, ta końcówka charakterystyczna na rurze. Ciężko było ją dostać kiedyś. O. Przepiękne. Warszawa jest przepiękna, to nie ma dyskusji. No i co, idziemy następne robić ujęcia łam. Tak jak mówię, zapraszam do subskrypcji kanału Fiat 125P klasycznie. Tak jak widzicie, warto ratować klasyki. Kupujcie klasyki, ratujcie. O, dzień dobry. Dzień dobry. Tu mamy głównego mistrza zamieszania tej imprezy dzisiejszego. Nie główny. Tak, no tu macie chłopa, co założył po prostu te olkuskie klasyki, tak? Tak, widzicie, pełne ręce roboty. Bo cały czas wjeżdżają samochody i nie ma ich już gdzie pomieścić. Także tak to wygląda. Trzeba mieć chwilę po prostu, żeby to wszystko ogarnąć organizacyjnie. No. Stoliczki, siedzą sobie ludzie, kawkę piją, ciasto. Tak to ma wyglądać. Także taka pasja, widzicie, ratowania klasyków. Łączy ludzi, rodziny całe przyjeżdżają na takie imprezy. Czy myśmy byli tu? Nie, tu jeszcze przejdziemy, tu, bo tutaj chyba nie byłem. Tu już przejdziemy zobaczyć. Zobaczcie, Cinquecento. Cinquecento, piękne. Tu mamy 94 rocznik. No, ani krzeseł, ani kurde. O, tu mamy Honda Civic, piękną też, o, zobaczcie, czarną. Tak, to tu żeśmy byli. Okej, okay, tu żeśmy byli. Możemy iść tu, w tą stronę. Tu żeśmy też już w odwiedzinach byli. Z naszą kamerą. O, idziemy się przywitać z stoiskiem jurajskich klasyków oczywiście. Gdzie mam kabrioleta, Saba oczywiście, Volkswagena. O, Stawia od pani Magdy. Dzień dobry, pozdrawiamy jurajskie klasyki. Siemanko. Brakowało, bo się okazało, że jest tak i obowiązek zależy, musi się zawsze wydać jakie możliwe. Też troszkę militariów, ułazów.
No, tu mamy tatka. Tadek w drodze. Zapraszam do odwiedzin strony na Facebooku. Tadek w drodze. Od pani Magdy i Daniela. Widzicie naprawdę z tego multu dzisiaj. Widzicie naprawdę tego multu. Zobaczcie, piękne następne Mercedesy. O, zobaczcie, dawno jej nie widziałem. Bardzo ona ładna. 1500, tak to się nazywa. 81 rok. Wiecie, że te klamki pasują do dużego Fiata. Dawno już nie widziałem takiej łady. Ładne wnętrze. Siedzenia takie, jest choćby zamszowe. Mercedesik. O, zobaczcie, jak ładną syrenkę następną. To jest 104 z 67 roku. No. Tu mamy Nissana, zobaczcie, też bardzo ładny. Patrzcie, jaki piękny Fiat, duży, biały, piękny. 89 rok. O, siedzenia ma to już te ładne, też welurowe, okrągłe zegary, czyli rocznik ma ten sam co ja, dosłownie. No. Pozdrawiam właściciela. Dzień dobry, dzień dobry, pozdrawiamy, dzień dobry, witamy. Hej. Szanowanko, witamy, witamy, szanowanko. Piękny biały Fiacik. Jak widzicie, pełno znajomych, każdy już się zna. Zaczyna się tworzyć taka jedna wielka rodzina z tymi klasykami. O, bardzo ładna Skoda, zobaczcie, o. Escort w kabriolecie. Tu mamy Volkswagena Golfa Synchro tak zwanego, 4x4 napęd. Bardzo ładny Volvo też, S90. No, maluszek też ładny. No i syrenki, patrzcie, jakie ładne. Widzicie, cały czas mamy w tle zamek, oczywiście ruiny do zwiedzania. Jak powiedziałem, zapraszam do subskrypcji kanału Fiat 125P klasycznie. Do odwiedzin oczywiście, a też strony na Facebooku zapraszam. Kupujcie klasyki i ratujcie, bo naprawdę warto. Zobaczcie, jaki piękny ten Fiacik jest po prostu. Patrzcie. No coś pięknego. Kolor w ogóle też piękny. 69 rok. Zobaczcie, następny duży Fiat. Popularnie mówiąc duży Fiat, bo to jest wiadomo Fiat 125P. Lub, jak to już potem mówią, FSO 125P również. I tu mamy Trabanta kombi, też bardzo mało tych kombiczków jest. Jaguarek. O, przejdziemy tam, zobaczcie, rynówki piątki, jak ładnie się ustawiły. Też kultowe autko. Pozdrawiamy oczywiście klubowiczów. Tu mamy też Espasa, jednego z pierwszych. O, i mamy ładnego maluszka z 90 roku. Też piękny, zobaczcie, duży Fiat, biały. 86 rok. Fiat Tipo, zaczyna być też pomału klasykiem. Jeszcze z tą elektroniczną deską, jakby był, to już jest naprawdę taki rarytasek. 71 rok Fiat, zobaczcie, duży, piękny. Duży Fiat, obok pięknego również maluszka, 88 rok, zobaczcie. No i mamy Citroenka, też bardzo ładnego. Tego Citroenka znamy już z Będzina, a przyjeżdża również na niedzielę klasyczną. Fiat Coupe, coś pięknego również. Nie wyszło, to będzie większe. No, przepraszam, o, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. A tu pan auto? No. Bardzo, bardzo. Zobaczymy też motor. No tutaj motor pan ma ciekawy, bo na pewno 2 litry, tak? Pięknie to zrobione, taki fartuch. Tak, maska fartuch. Oj, sorry. To te przetłuczenie idzie przez drzwi, specjalnie zostały te. To jest wszystko pod ze studni opinii Fariny. No i tutaj silnik 16V oznacza, że tutaj siedzi 2-litrowy silnik, nie? Tak. Bo jeszcze były 1.8. Tak. Tak. No. No i oczywiście zobaczcie, następne piękne autka. No, piękne, zobaczcie, Trabancik. 86 rok. Następny piękny Fiatik, 71.
maluszków od wczoraj to się człowiek naoglądał. Wczoraj w Łodzi było prawie 300 maluszków na manufakturze. O, zobaczcie, piękny maluszek z Chorzowa nawet, niebieski. Bardzo ładny. Jeszcze zobaczcie na oponach D124. Nie, zobaczcie, mamy Cinquecento z audio parę ładnym do góry z tych lat 80-90. Piękna Dacia, zobaczcie. Dacia 1300. Mamy Skodę Pickup. Tak, Skoda Felicia Pickup. Tu też bardzo ładna Skoda, to jest 120, dobrze pamiętam. Skoda tak, 120 z roku 88. Różnica, zobaczcie, w lampach. Widzicie, tamte lampy są wpuszczone, a ta już ma lampy zewnętrzne i już troszkę modyfikacji. Też 120, Skoda też rocznik 88. Niby ten sam rocznik, a zobaczcie, już są inne modyfikacje. Mamy faworytkę, oczywiście też mam do faworytki słabość. Miałem trzy takie. O, zobaczcie, piękna, to już wcześniejsza jest Skoda od tamtych. To jest 105. A lampy ma całkiem inne tutaj i też inne będą z tyłu, zobaczcie, czekaj, wam pokażę. Bardzo ładny środek, zobaczcie, taki jaśniutki. O, tak wygląda tył. Lampy całkiem inne syczą. O dziwo, ona ma, zobaczcie, oznaczenie z tyłu 136 LS. Bardzo ciekawe oznaczenie. No, bardzo ładna. Nie no, odważni byli jak na tam, jak... Mam Mercedesa. O, i mój Fiat również podoba się, tak? Zdjęcia, sesja idą. Zapraszam na wizytówkę, na kanał, na YouTube. Tam zobaczycie również relacje z tego dzisiejszego wydarzenia. Maluszek przepiękny, 600. O, piękne, zobaczcie. Patrzcie, jaki ładny, piękny Fiacik. Tak, jeszcze mamy z Falbachem go. Otwieranym. Piękne, zobaczcie. 500. Do środka może zerkniemy. Ale piękne. No i mamy co? I mamy tu jeszcze maluszka ładnego białego. No. Jest problem, żeby stanąć, że tak to wygląda. Widzicie, multu ludzi. Pozdrawiam oczywiście wszystkich tutaj osób gromadzących się, uwielbiających klasyki. Frekwencja bardzo ładna, także podejrzewam, nie pierwszy zlot, nie ostatni. Oczywiście dziękuję wszystkim za subskrypcję, za lajki. No i co? I do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam was oczywiście, Fiat 125P klasycznie.